Rozmawiamy chwilę po zakończonym spotkaniu. Porażka dosyć wysoka, 4-1. Jakby pan ocenił ten mecz? Znaczy, można powiedzieć, że w tym meczu na pewno cierpieliśmy, chodzi tutaj o wynik. Natomiast no, zdawaliśmy sobie sprawę, że po tych dwóch tygodniach ciężkiej pracy gdzieś przyjdzie taki moment, że ta nasza dyspozycja nie będzie taka, jaką byśmy sobie życzyli. To było widać w dzisiejszym meczu, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie było widać, że dużo niecelnych podań po odbiorze piłki, dużo takich strat niewymuszonych, gdzie brakowało odpowiedniej decyzji, szybkiej decyzji. A to też wynika z tego, że gdzieś to przemęczenie się pojawiło. No nie ukrywam, że dzisiaj też troszeczkę mieliśmy problemy personalne. Było nas dzisiaj zaledwie na meczu 15 zawodników, dlatego te rotacje też były troszeczkę ograniczone, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Oczywiście przeanalizujemy sobie ten mecz, bardzo dobry materiał więc na pewno wyciągniemy z tego wnioski. Wspomniał pan, że mamy no, mały szpital w drużynie. Który z zawodników cierpi na taką najpoważniejszą kontuzję? Znaczy się, to nie są jakieś może poważne kontuzje. Na dzień dzisiejszy czekamy coraz na diagnozę w związku z kontuzją Kamila Maternika. Natomiast są to takie urazy gdzieś zdrowotne, stłuczenia, lekkie naciągnięcia, a także gdzieś związane z chorobą. Więc no, dzisiaj nie mogłem skorzystać z paru zawodników. I to też było widoczne w meczu, bo jednak w tych sparingach gdzieś mieliśmy zaplanowaną ilość czasową, a musieliśmy troszeczkę to skorygować. Dzisiaj dało się zauważyć dwie rzeczy. Brak skuteczności, bo strzeliliśmy tylko jedną bramkę i że bramki traciliśmy po naszych dobrych akcjach. Gospodarze wychodzili z kontrą i padały bramki dla nich. Dokładnie. Tak jak zauważyłeś, te bramki traciliśmy w głównej mierze w momencie, kiedy to my żeśmy starali się budować atak pozycyjny. Tak jak powiedziałem, no było widać to zmęczenie i gdzieś te sytuacje, gdzie zabrakło tego ostatniego dobrego podania czy dośrodkowania, sprawiały, że żeśmy niepotrzebnie tracili siły na te szybkie powroty. No i tego gdzieś tam brakowało. Oczywiście będziemy starali się na tym cały czas pracować. Teraz zaczynamy kolejny mikrocykl, już chyba lżejszy dla piłkarzy. No na pewno będziemy troszeczkę schodzili z tych obciążeń. Oczywiście to nie jest tak, że już teraz nic nie będziemy robili. Będą na pewno troszeczkę mniejsze obciążenia. Te dwa tygodnie na pewno były odczuwane dla zawodników i to było widać dzisiaj na boisku. Natomiast ta praca musiała być wykonana. Każdy sparing jest dodatkowym jakąś jednostką treningową i pracujemy dalej. Wspomniał pan o absencjach piłkarzy. Dzisiaj absencja jednego z naszych członków sztabu szkoleniowego usprawiedliwiona. Za chwilę Bartek Bukowski powie sakramentalne tak. Co jako trener pan mu życzy na nowej drodze życia? Ja na pewno życzę mu szczęścia, tak, żeby to jego życie z nową osobą u boku było jak najlepsze i żeby pozwoliło mu się rozwijać dodatkowo gdzieś zawodowo, ale też w życiu prywatnym. Dziękuję.